Newsflash, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain, a jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat dzisiejszych kryptoniusów, to zapraszam na koniec. Teraz będę błędnej zwłoki, zaczynamy. Na początku Komparik, Revolut, przepraszam, na początku Bitcoin Pelor, Piotr Sobiecki, Bitpay wprowadza kartę prepaid, Krypto Mastercard dla klientów z USA. To jest fajna informacja dla wszystkich, którzy używają Bitpaya. Przechodzimy dalej. Revolut wprowadza zmiany dotyczące kryptowalut. Płacenie Bitcoinem nie będzie już możliwe. Pisze o tym w Tabor. Na stronie Komparik.pl. no cóż, Revolut, niefajnie, przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Binance Pool jest teraz największym górnikiem Bitcoina SV. Niedawno uruchomili i już mają 26 ponad procent, jeśli chodzi o bloki Satoshi Vision. To jest najlepszy przykład tego, że jak się kasa zgadza, to w dupie ma się inne rzeczy. Przechodzimy sobie dalej. Deloitte, 39%, firm na, 39 wszystkich firm na świecie. Posiada w tej chwili blockchain w swojej już produkcji, czyli chcą wdrożyć technologię blockchain. Przechodzimy sobie dalej. Były CEO Mount Goxa, Mark Kerpeles, twierdzi, że Craig Wright jest albo złodziejem, albo oszustem. Chodzi o 80 tysięcy bitcoinów, które Craig Wright rzekomo posiada. Craig Wright twierdzi, że kupił, a pan Mark Kerpeles, wiadomo. Przechodzimy sobie dalej. Założyciel. Firmy kryptowalutowej skazane, skazane na 7 lat w więzieniu za swój 25-milionowy scam. Chodzi tu oczywiście ICO. 87 miesięcy w więzieniu, grzywna 250 tysięcy dolarów. O jaką firmę tutaj chodzi? Chodzi oczywiście o firmę kryptowalutową CentraTech, która zebrała 25 milionów dolarów. Bardzo dobrze, przechodzimy sobie dalej. Sześciu ciężkich zawodników, tak to nazwijmy ciężkich zawodników ze świata kryptowalut, dołącza do prób stejkowania ETH 2.0. Ogłosił to konsensus, że sześć firm, które właśnie dołącza do tej platformy. Więcej w artykule, przechodzimy sobie dalej. Kraken uruchamia wsparcie dla australijskiego dolara. Trochę mi się tu język poplątał. Będzie sześć par tradingo, nie sześć a może więcej par tradingowych Australijczycy, cieszcie się, przechodzimy sobie dalej Wisdom Tree proponuje ETF, w którym 5% będzie podatne na ruchy Bitcoina pomimo tej blokady długotrwającej blokady, którą uruchomiła, którą ma agencja SEC, bo to muszą jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to agencja SEC musi to zatwierdzać, zobaczymy czy się tym razem uda przechodzimy sobie dalej trudność Bitcoina dokonała największego skoku od 29 miesięcy Czyli praktycznie od 2,5 roku yy, trudność zrosła do 15,78 trillion. No cóż, kopać będzie trudno. Przechodzimy sobie dalej. Użytkownicy Coinbase'a wyco wycofali prawie 200 milionów dolarów w postaci bitcoina, ze względu tutaj na obawy o prywatność. Ostatnio Coinbase opublikował, że będzie IRS-owi, a także DEA przekazywał swoje narzędzia analityczne. BBB Coinbase, przechodzimy sobie dalej. Czy Ethereum ma halving? W Bitcoinie dzieje się to średnio co 4 lata, a co z Ethereum? O tym rozmawialiśmy trochę na Kryptowoltowej Niedzieli z Majkiem, więcej w artykule. Przechodzimy dalej. Ras Medlin z BitCluba aresztowany i oskarżony z, o, o przestępstwa seksualne. O BitClubie chyba więcej mówić nie trzeba. Dobrze to podsumowuję. Przechodzimy sobie dalej. Topowy stratek krypto przewiduje, że Bitcoin przekroczy 20 tysięcy w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy, a to Ethereum będzie prowadziło kolejny raid na Litecoinach. Poczekamy dwa miesiące, to niedługo. Przechodzimy sobie dalej. Nie, bitcoiny nieaktywne przez 4 lata osiągnęły maksymalną wartość i to jest ciekawa sprawa, czyli coraz więcej mamy hodlerów. I na końcu informacja: ekonomista z Zieli twierdzi, że amerykański dolar będzie bardzo mocno spadał, jeśli chodzi o wartość, i to dobrze wróży Bitcoinowi. No cóż, czy wróży, czy nie wróży, nas to oka nie zmruży. E, powiem w ten sposób. E, słuchajcie, kryptoniusy dzisiaj. Pewnie troszeczkę później, nie wiem czy zdążę. Dzisiaj mam trening koszykówki, jestem do 21. Im więcej zrobię przed wyjazdem, może uda mi się cały odcinek zrobić, w to wątpię, tym szybciej będą kryptoniusy. Jeżeli będą gdzieś z oba pojawią się w okolicach 21 lub 20, to znaczy, że mnie na nich nie ma, od razu uprzedzam. Co jeszcze? Właściwie chyba tyle. Zapraszam oczywiście na Discord, zapraszam na inne nasze aktywne kanały społeczności. Z mojej strony to tyle udało się zmieścić w tym czasie, także pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.